Witam was, moi drodzy umiłowani widzowie, w kolejnym odcinku The Binding of Isaac Rebirth. Z tej strony Makintosh i będziemy dziś grać Samsonem. A tak na poważnie, cześć wam wszystkim, z tej strony Makintosh. I jak widzicie, jesteśmy w Isaacu po raz kolejny. Nie wiem nawet, który można by było powiedzieć, że jesteśmy w Isaacu, bo nie wiem, to jest 66 odcinek, 67, coś koło tego. Trochę tych odcinków już się nam narobiło. I tak jak zapewne słyszeliście, gramy dzisiaj Izaakiem. I cóż wam chciałem jeszcze dodatkowo powiedzieć. Gramy Izaakiem, Boże, gramy Samsonem. I cóż wam chciałem jeszcze dodatkowego powiedzieć na temat tego ranu. Plan na ten ran brzmi następująco. Próbujemy zabić Antykrysta. Czytajcie! Mam ambitny plan, ale nie wiem do końca, czy uda mi się go zrealizować z prostego powodu, którym jest fakt, iż niekoniecznie Samson jest taką postacią, która do końca, może inaczej, nie do końca ta postać zawsze potrafi dotrwać do tych dolnych pięter, z tego chociażby powodu, że przeważnie brakuje mi siły, kiedy gram Samsonem, pomimo tego, iż Samson posiada ten swój perk zwany Bloodlustem od samego początku. I fajnie by było, gdyby ten Bloodlust troszeczkę lepiej działał, ale wiem jedno, mamy Infestation Baby, czy też Zombie Baby, i Zombie Baby wypluwa z siebie Friendly Flies, które stakują się z naszą siłą. A pamiętajcie, że mamy Bloodlusta, więc im dłużej przebywamy na tym piętrze, tym nasze muchy są silniejsze. Tylko że Bloodlust działa naprawdę bardzo jest osłabiony, ze względu na to, że jego siła przenosi się, jak dobrze pamiętacie, w Rebirthie, przenosi się z pomieszczenia na pomieszczenie, a nie tak jak w oryginalnym Izaacu, że działa tylko w danym pomieszczeniu. Im więcej w danym pomieszczeniu przeciwników zabijemy, tym więcej obrażeń możemy przeciwnikowi wlepić. Wow, to piętro było naprawdę szybkie. I naprawdę wszystko na nim zebraliśmy. Nie widzę nawet miejsca, w którym... Znaczy, widzę dwa miejsca, w którym istnieje możliwość, że byłoby pomieszczenie ukryte, ale nie. Nie będę go szukał, bo nie mam kluczy, a mam bomby. Nie, mam i jedno, i drugie. Ale tak szczerze wolę mieć i jedno, i drugie, tak na wszelki wypadek, gdyby okazało się, że będę tego potrzebował. A jak zauważyliście, już jednego Tainted Rocka otworzyliśmy i to było dla nas bardzo, ale to bardzo dobre wyjście, bo dostaliśmy właśnie i bombę, i klucz. I wow, naprawdę, gro. Teasujesz mnie, bo mamy większość rzeczy obok siebie. Dobra. Dlaczego jak ja gram Samsonem, to dlaczego dostaję Number 1? To jest w cholerę damage update, ale to jest minus 15 range'a. Nasze range jest tylko 2, więc mielibyśmy minus 13 range'a. To nie jest dobry pomysł, pomimo tego, że to jest cholernie dobry upgrade siły, a jeszcze na dodatek, jeżeli dobrze pamiętam, to pamiętajcie, że rage dalej się z nim stakuje, to istnieje drobna możliwość, że to by było nawet bardzo dobre rozwiązanie, ale niestety to jest Number 1 i obawiam się tego Number 1, chociaż mamy muchy. Czy ja chcę aż tak ryzykować? Czy ja chcę grać ryzykownie w tym ranie, czy raczej nie? Czy ja chcę Number 1? Zawsze możemy range upgrade w jakiś sposób dostać. W jakiś magiczny sposób range upgrade może się pojawić. Wiecie co? Zrobimy tak. Otworzymy sobie tą skrzynkę. To był dobry pomysł, bo klucz nam się zwrócił. i weźmiemy Number One'a. Tears Upgrade, ale no nie jest źle. Nie jest aż tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Tylko, że to jest Tears Upgrade plus Damage Upgrade, czego już gra nie pisze. I długi Larry Junior. Tak. To jest Larry Junior, który jest fajny do pokonania. Bardzo fajny. Bo mamy tylko jednego Larego Juniora, nic więcej tutaj się nie zespawnuje. I cóż... No właśnie. Speed Upgrade plus Damage Upgrade. To się zaczyna robić ciekawe. Chyba wzięcie Number One'a, że tak powiem, opłaci nam się. I to tak dość bardzo. Co prawda nie mam aż tak, kurczę, małego tego zasięgu, bo... Przesz pomieszczenia strzelam prawie na maksimum. Teraz pytanie, gdzie jest ukryte pomieszczenie. Jeżeli ukryte pomieszczenie, mam dwie bomby, tak? Mogę znaleźć je. Było tutaj. Well, to nie jest dobre ukryte pomieszczenie. Szkoda. Wielka szkoda. Mam trzy bomby. W sumie mogę też sprawdzić, czy drugie ukryte pomieszczenie nie jest tutaj, bo to jest jedyna opcja, gdzie ono mogłoby być. I było. I to jest Wiggle Worm. Nope, 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 abort mission. Nie bierzemy trinketa Wiggle Worma. To jest zbyt zły trinket. Już wolę, nie wiem, Square Worma albo Bulb Worma. Któryś z nich jest o wiele lepszy. Na pewno niż Wiggle Worm. Jest w ogóle 5 minut, a my jesteśmy na trzeciej głębokości. Co jest już totalnie, że tak powiem, totalnie ciekawe. Bo tak szybko to nie przebijałem się przez piętra. Od dawien dawna. No ale z tego wynika, że mamy dość dobre przedmioty. Na pewno skorzystam z tego, co tutaj jest. To znaczy... oberwałem. Kurczę. No to deal z szatanem znowu poszedł się bujać. Niestety. Zapominam o... Znaczy to jest tak, że wiecie, że jest dużo przeciwników i człowiek już powoli zaczyna zapominać, którzy co robią. I na przykład mi się teraz popiszkały te diglety, czy jakie tam nazwałem... Te robaki, które na nas... No, robaki, które w nas plują. Pokićkały mi się zupełnie i wydawało mi się, że te strzelają dookoła. Wow. Gincie. Wiecie co? Gincie. Serio. Dzięki. Idziemy dalej w lewo. W ogóle nie mamy żadnego przedmiotu aktywnego. Przydałby się. Jakikolwiek. Nawet słabego sortu, ale aktywny przedmiot jest zawsze... O mój Boże. Pyromaniak! It hurts so much, plus 5 bomb. Czyli nasze bomby będą zadawały dodatkowe obrażenia od ognia. O, patrzcie! Jak fajnie, jak przyjemnie. Na razie to za dużo nam nie da, ale na dłuższą metę możliwe, że, słuchajcie, właśnie, dostaniemy coś od Judgmenta. Mam 7 monet. Na razie dostaliśmy bombę. Czyli jedna bomba się zwróciła. Dostaliśmy Mom's Coin Purse. Dostaliśmy... Dobra, sprawdźmy. Ario Wizard. To akurat ta tabletka nam się nie przyda. Range Downgrade. To akurat jest zła tabletka. Speed Downgrade. Ta akurat tabletka mnie nie boli, ale... Range Downgrade mnie zabolał. Cały czas jest aktywna tabletka Ario Wizard. Okej, to ja może będę polegał na muchach, które wypluwa, że tak powiem, Zombie Baby, bo Ario Wizard nie jest fajną, aktywną zdolnością much, nie much, tylko tabletek. I co my tu mamy? Możemy pójść tutaj i... Wow! Dość śmieszne pomieszczenie. Bez szybkiej reakcji to tutaj można było zginąć. Serio, gro, dzięki. Że w momencie, kiedy już nie potrzebuję, dostałem klucz złoty. Spoko, nie no. Może jeszcze do tego frytki albo coś. Tu nie ma. Czy tutaj będzie? Tu będzie ukryte pomieszczenie. Spirit Hearts. No, powiem, że czas. Tylko teraz by się przydał mi jakiś range upgrade, bo ten jeden range downgrade, który zdobyłem z tych tabletek niestety, ale no dość mocno mnie boli. To jest odczuwalny range downgrade, że tak powiem. Muszę za blisko podchodzić do przeciwników i to mnie troszeczkę przeraża. Chociaż nadrabiam, powiem wam, muchami, które wypluwa Zombie Baby. Bo to akurat się troszeczkę przydaje. Dobra, idziemy teraz sobie w tą stronę i znaleźliśmy bossa. Superancko. Au, oberwałem. Oberwałem od hipera. Nieźle. Nieźle. Naprawdę nieźle. Blazdem. Dlatego range downgrade boli. Boli jak jasna cholera. Naprawdę. Ario Wizard. To nie jest dobra tabletka, ale Ario Wizard jest chociaż o tyle bezpieczniejsza, że nie zrobi nam krzywdy, jakiej przez przypadek użyje. Au, au. Dobra, zginął. A to się przyda. Halo. Wszystkie nasze stacje idą w górę, w tym siła oraz... Właśnie. Zobaczmy, jak wygląda nasz range. Nasz range teraz wynosi 3. Więc naprawiło nam dużo range'a. Dużo range'a zostało nam naprawione. Aha, no bo tak. No bo Halo bierze wartość bezwzględną z naszego wspaniałego... Znaczy tak, wartość połowę wartości... Jedną drugą wartości bezwzględnej tego, jaką my posiadamy danej statystyki. Czyli jeżeli my mieliśmy statystykę minusową, bo mieliśmy minus 15 tej statystyki, czy tam minus 13 plus jeszcze downgrade od tabletki, no to jakby nie patrzeć, to nam podniesie, bo jednak będziemy na plusie dzięki temu. Rozumiecie? Wyższa matematyka, że tak powiem. To nie jest godzina na wyższą matematykę. Oj, to nie jest dobry moment, aby Ario Wizard w dalszym ciągu był aktywny. Gro, proszę cię nie. Ale też damage upgrade nam się zrobił właśnie dzięki Halo i to wygląda zacnie, wam powiem. Dobra, teraz by się naprawdę przydało, aby te łzy zaczęły z powrotem działać normalnie, bo niekoniecznie chciałbym... Nie ufam wam tabletki, chyba że... Speed downgrade, właśnie! Nie, ta szybkość, jaką posiadam mi, że tak powiem, pasuje, więc nie będę sobie jej obniżał, ale w razie gdybym znalazł coś, co mi naszą postać przyspieszy, wówczas sobie to zbiję, bo nie chcę być aż tak szybki, że tak powiem. Bum. Dziękuję. Bum. Dziękuję, bro. Bomby i 1 cent. Okej, może być. Może być. Wracamy się. Tędy. Idziemy do góry. Szukam item roomu, a jeżeli nie, to boss room. Bo pamiętajcie, że zasada w dalszym ciągu z oryginalnego Izaaka działa. Jeżeli najpierw znajdziecie boss rooma, no to w takim wypadku idźcie do boss rooma, bo przetasują wam się przedmioty w item roomie. No co może być bardzo, bardzo fajne. Dziękuję, bro. Mega Fatty! Cześć, chłopcze, też cię dawno nie widziałem. I kurczę, nie jesteś bossem, który będzie mi sprawiał problemy. No, zapomniałem, że jak pierdzisz, to przy okazji kleksa zostawiasz po sobie, że tak powiem, że się tak wyrażę. I wow, to było szybkie. Squeezy. Tears upgrade plus 2 Spirit Hearts. I walczymy z Krampusem. To nie będzie aż taka porypana walka. To będzie ciekawa walka, szczególnie, że mamy dość mocne... Mamy nie dość, że dużo Tears upgrade'ów, to jeszcze mamy dodatkowo szybkość dobrą. I mamy głowę Krampusa, a z racji tego, że nie mamy żadnego przedmiotu aktywnego, to chyba po raz pierwszy będę używał głowy Krampusa jako przedmiotu aktywnego ogółem. 7 bomb. Proszę, niech tutaj będzie ukryte pomieszczenie. Dziękuję, mogę wejść za darmo do Curse Rooma, co oznacza, że jeżeli tam będzie jakiś fajny przedmiot, to go zdobędziemy. Oj tak, oj bardzo fajnie. Nie, to jest bomba trollololo, która aż tak dużo mi nie zrobi, spoko, może być. Idziemy sobie w dół i szukamy item rooma, czyli item room jest w ogóle w jakimś innym obszarze. Tutaj jest, fajnie. O, cześć chłopaki. Cześć chłopaki. Słuchajcie, nie jest fa... au, au, au. Wlazłem w niego. To jest moja... Dobra. Tak. Aż tak źle nie jest. A, będziemy mieli podwójne użycie, jeżeli będę miał, bo mamy głowę Krampusa i przecież mamy baterię, która przechowuje energię, więc... To są płuca monstro. To są płuca monstro. Muszę się zastanowić głęboko nad tym przedmiotem, a na razie tam nie wejdziemy. Bo nie wiem, co tam może być, które ze specjalnych pomieszczeń tam się może znaleźć tak naprawdę. A może się okazać, że będzie tam... Serio. A, mam bombę, więc Eternal Heart akurat tutaj może zadziałać. Steam Sale, tak, to się przyda przyszłościowo, wszystko będziemy mieli obniżone, to jest bardzo fajna rzecz. Mamy tyle bomb, 3 centy, dobra, mogę te, że tak powiem, te bomby poświęcić, weźmiemy sobie te 3 centy, mamy jeszcze 5 kluczy, na razie Eternal Hearta nie biorę, bo nie wiem, co tutaj może się zdarzyć i wiecie co, nie weźmiemy płuc monstra. Co tu mamy? Red Patch. A tu mamy... No to jeden klucz się chociaż zwrócił. Red Patcha nie bierzemy. Trójka. Sprawdź mi, moja droga, na Isaac Wiki, Dice Room, na Wiki Rebirtha, sprawdź mi, co robi Dice Room, jak jest trójka. Bo nie pamiętam, a właśnie, zapomniałem wam powiedzieć. Jest z nami dzisiaj znowu Szaty Arbus. Ale nieśmiało powiedziałaś to cześć, normalnie. Aż nie bierze. I sprawdź w dół. Przypominam ci, że strona się popsuła. U góry wpisz Dice Room. No, tutaj wpisz Dice Room. A ja sobie pobumeluję po piętrach. Jak tam wasz dzień minął, moi drodzy? Bo moi bardzo przednio. Trójka. Co robi trójka? Au! Zapomniałem. Kurczę, wlazłem. Reroluje pick-upy dla całego piętra. Czyli wszystko, co możemy podnieść, reroluje. Czyli piedestały reroluje. A to jest dobre, bo ja nie chcę wziąć tego. Ja nie chcę... Właśnie. Wszystkie pick-upy. Wszystkie, to znaczy pick-upy w sensie rzeczy do podniesienia, czy rzeczy do podniesienia. Czyli straciliśmy tego Eternal Hearta, trudno. Ale mamy w zamian za to Card Against Humanity. I PhD, czyli przedmioty też reroluje, super. I PhD mamy za 3 centy. Well, jakby to... 48 godzinna, a teraz mamy speed upgrade. To może nie być fajne, ale tutaj mamy jeszcze jedną tabletkę i to jest range upgrade. Bo ona była range downgrade'em, więc teraz stała się range upgrade'em. Speed upgrade'a nie chcę. Ale to oznacza, że tu na dole tego nie przerolowało. Czyli wszystko, co znajduje się na ziemi tak naprawdę. A to oznacza właśnie, że tutaj będzie złota skrzynka, z tego co widziałem. Otwórzmy ją sobie. I kolejny klucz mamy z powrotem. Świetnie. Świetnie. I widzę, że tutaj... A, bo tutaj było czerwone serce i ono się zamieniło w... Kluczyk. Spoko. A w boss roomie mamy bombę. Nie no, bardzo, że tak powiem, bardzo fajne. Fajnie się to podziało. Dziękuję ci za sprawdzenie tej trójeczki, co znaczyła. Bo serio, to jest za dużo, słuchajcie, do pamiętania, żeby... Cześć chłopaki! Nienawidzę was. Nie, już mnie trafiliście, nie będzie dealu z szatanem. Trudno. Trudno. Bardzo trudno. O, jeszcze więcej Friendly Flies. Niestety... wlazłem w to samemu, brawa dla mnie. Nie. Nie będę się z wami cyckał. O, Ultra Pride. Ciebie też dawno nie widziałem, Edmundzie i Florianie. I mamy lewą dłoń. Tak. Lewa dłoń sprawi, że będziemy mieli większe szanse na deal z szatanem i lepszy deal z szatanem, że tak powiem. Okej. Teratoma. Czyli spawnują się pająki i pomniejsze kawałki. Na szczęście nasz damage jest taki, że niszczymy pająki jednym już strzałem, co oznacza, że właśnie, że nie jest tak źle. Idziemy do góry. Muszę pamiętać, jak wygląda to piętro, niestety, bo mamy Curse of the Blind. Tak, Curse of the Lost, przepraszam. Curse of the Blind to jest zupełnie coś innego. Nie podoba mi się to. Więc zrobię w taki sposób. Aha. Ta. Akurat głowa Krampusa w takim wypadku się bardzo przydaje. Widzę, że przebijam się przez większość przeciwników jak przez masełko. Przez większość, nie mówię, że przez wszystkich, ale przez, no, większość, jeżeli dobrze trafią muzy, no to się przez większość przebijamy bez żadnego problemu. W ogóle to jest śmieszne, że mamy Number One, wziąłem Number One i bałem się, że będziemy mieli braki pod względem range'a, a nagle się okazuje, że mamy, kurczę, dość dużo range'a. Jeszcze na dodatek mamy zapas tego range'a. Cześć, zapomniałem, że wy strzelacie Brimstone'em. Dopiero sobie to uświadomiłem, jak zobaczyłem, że krwawicie z ust. Okej, i... fajnie. Mamy podwójnie naładowanego Krampus Heada, co znaczy, że jeżeli znajdziemy boss rooma, to będziemy mogli to wykorzystać przeciwko bossowi. Teraz mi się przydało właśnie połówka serca albo coś w tym stylu. Dzięki, gro. Mam zbra. Masowy strach. Nie, to nie jest fajne. To nie jest fajny przedmiot w takim wypadku. Okej, może być kiepsko. Może być kiepsko, jeżeli nie zacznę myśleć, jak mam omijać poszczególnych przeciwników. The Ward. Niestety The Ward, wiecie, co jest lepsze od Card Against Humanity. I co my tu mamy? Mamy Biblię i Biblię sobie chyba kupimy, ale najpierw, wiecie, co sobie kupimy? Kupimy sobie tą tabletkę, bo tylko 3 centy. 3, 10 i 2. To akurat nam starczy. I znowu nie wezmę The Jar, ale sorry, ale w takim wypadku The Jar nam się nie przyda. Weźmiemy sobie... to jest Bad Gas. Myślałem, że będzie coś lepszego. Trudno. Użyjmy tego. I mamy Biblię. Biblia może nam się przydać, tylko czy jest lepsza od Krampus Heada? To jest pytanie za 100 punktów. Z naszą siłą, jaką mamy, a Krampus Head jednak też się skaluje z naszą siłą, znaczy się... Brimstony, które wystrzeliwujemy, również skalują się z naszą siłą. Co oznacza, że Biblia może wcale nie być takim dobrym przedmiotem do kupienia. Dlatego też trzeba się głęboko zastanowić nad tym, co my tutaj sobie chcemy wziąć. Wiecie co? I wydaje mi się, że chyba nie weźmiemy tej Biblii, tylko pójdziemy walczyć z bossem. Jest to maska Infimiego! Bardzo to lubię. I dostaliśmy pentagram, czyli jeszcze większy damage upgrade. Super. Świetnie. Nie no. Gro. Może jeszcze frytki do tego, co? Chyba gdzieś z tego, co pamiętam... nie mogę sprawdzić. Właśnie, za 3 centy mogę kupić sobie jedno naładowanie Krampus Head, bo jednak to się przydaje, jak zauważyliście. Item room znaleźliśmy na tym piętrze. To był biustonosz matki. I znaleźliśmy też sklep, więc idziemy na następne piętro. Wow, dość mocno się przebijamy. Necropolis 2, no bo ta gra mnie nie lubi, wiadomo. I teraz Użyjmy The Ward. Zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda to w taki sposób. Aha. Spoko. To w taki sposób to wygląda. Wiem, mogłem użyć The Ward zupełnie... na zupełnie późniejszym piętrze, ale szczerze wam powiem, że wolę nie kusić i wolę sobie, szczególnie, że nie mam, wiecie, zabezpieczenia pod postacią Spirit Heartsów, wolę sobie po prostu sprawdzić, gdzie są jakie pomieszczenia, a nie biegać nie wiadomo jak długo i czy w właściwym kierunku. Pamiętajcie, że to piętro mogło być troszeczkę większe niż jest obecnie. Dobra. Ostatni sklep. Pytanie, czy ostatni sklep będzie opłacalny? Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczny, bro. Jeśli nie, to też będę wdzięczny. 4 klucze. Uuu, tak, gro, kochasz mnie dzisiaj. Ta gra mnie dzisiaj kocha. Stygmaty! Czyli co? Damage upgrade. Damage upgrade i HP upgrade. Moje łzy są pomarańczowo-czerwone. To wygląda obrzydliwie. Krew w połączeniu z uryną. To wygląda zupełnie obrzydliwie. O tak, o tak. Żadnych przekleństw do końca gry. I mamy jeszcze 9 centów. I moglibyśmy wziąć sobie Little Buggy, Extra Pill Room. Czyli możemy sobie brać dodatkową tabletkę, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I gdybyśmy mieli jeszcze 1 centa, to moglibyśmy kupić sobie klucz, ale ja chyba się wstrzymam i może doładuję naszą maszynę dotacyjną. I teraz jakbym chciał pójść? Chcę pójść tędy. O, super faty. I ten damage czuć, bo bardzo szybko się przez nich przebijam. Bardzo fajnie to wygląda, też z drugiej strony. Gerglingi. Jedyne, czego nie mam, to latania i może to sprawić, że gerglingi będą troszeczkę trudniejsze. Właśnie z tego powodu, że nie latam. Ale damage mam... mam też knockback na tych łzach, co oznacza, że... niekoniecznie te cholery mogą się do mnie zbliżyć. Właśnie, bo ja je odbiję w międzyczasie. Okej. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Jak spojrzycie na mapę, tutaj mamy... pomieszczenie za dokładnie Volta, czyli skarbiec, za 2 klucze. A tutaj mamy ukryte pomieszczenie, co oznacza, że możemy sobie tu wejść, wziąć tego Spirit Hearta, otworzyć Volta za pomocą bomby, wejść do Volta, który okazał się, że gdybyśmy wydali na niego klucz, to nie byłby dobry pomysł. I możemy sobie wejść również do Curse Rooma, który też, gdybyśmy weszli i stracili na to 2 serca, to również byłby złym pomysłem, żeby to utracić. Więc weszliśmy tak naprawdę wszędzie za free. Mamy boss challenge rooma, więc on się nie opłaca. A właśnie, może zrobimy w taki sposób, żeby to się otworzyło i żebym przez przypadek nie stracił klucza w późniejszym etapie. To nie jest fajne. Straciłem pół serca, no ale trudno się mówi. Mamy 1 ładunek na walkę z matką tak naprawdę. Głowy Krampusa. I zobaczymy, jak to pójdzie. To było bardzo dobre. To było niezwykle dobre. Szczególnie, że widać, że skaluje się nam nasza siła. Znaczy inaczej, że Krampus Head skaluje się, czyli faktycznie to nie jest bójda, że się skaluje i... Emedueri Hefake. Szczerze, idziemy sobie do Czesta, bo jeszcze w Czeście nie byliśmy z Samsonem. Zresztą Samson nie był ani w Czeście, ani Czy byłem w Czeście? I teraz zdupiłem. Miałem iść chyba na Antykrysta. Pójdziemy do Czesta, trudno się mówi. Ale chyba też Samson nie był w Czeście, tak mi się wydaje. Nie wiem, moja pamięć jest zawodna. Nieźle. Naprawdę, gro, nieźle wydedukowałaś, jak tutaj te pomieszczenia sobie skonstruować. Bardzo fajnie to wygląda na mapie, ale gorzej to jest dla nas, bo... mamy troszeczkę więcej do złażenia i troszeczkę bardziej trzeba przemyśleć ścieżkę, którą chce się obrać. O. Challenge Room. Do. Teleport. Mitra. O tak, więcej. Gabriel! Mamy przerypane. Właśnie. Bo to jest Gabriel, czyli nie wiem, w jaki sposób będziesz strzelał, chłopie. Właśnie. Tymi laserami swoimi. Ale mnie denerwujesz. Au, muszę... Nie, on mi za dużo życia zeżarł, ale... Dobra. Już mniej więcej wiem, jak to wygląda i dostaliśmy sobie połówkę klucza, dokładnie drugą połówkę klucza. Istnieje możliwość, że nie dostaniemy pierwszej połówki klucza. I to było totalnie bez sensu, że walczyłem z nim. Chociaż nie, to nie jest bez sensu, że z nim walczyłem, bo przez to, że oberwaliśmy, naładował nam się rage na to piętro. Co oznacza, że mamy jeszcze większe obrażenia, bo mamy gniew nasz. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak szybko nam pójdzie. O, Chubby. Umierasz szybko, co oznacza, że no, mamy dość duży... Że tak powiem, mamy dość duży damage. Okej, idziemy w dalszym ciągu w prawo, mając nadzieję, że... Właśnie, że gdzieś tutaj znajdziemy... Boss Rooma. Albo coś w tym stylu i... Wow! Mega kupa. To może zlikwidujmy to, co mi przeszkadza, czyli... Eternal Flya zlikwidujmy. I spróbujmy coś tutaj ugrać więcej. Zastanawia mnie jedno. Dlaczego w Utero i w Wumbie są kupy? To jest ciekawa zagwozdka. A w ogóle w lewym górnym rogu, na lewej karteczce... W górnej karteczce macie seed tego rana. Zapewne widzieliście go więcej niż jeden raz w czasie trwania tego rana, bo sprawdzałem sobie, jak wyglądają nasze statystyki. No ale ja przynajmniej mogę sobie zrobić przerwę, żeby napić się herbatki. Bo wiecie, że bez herbatki to za daleko rany nigdy, że tak powiem, nie udźwigną się, jeżeli herbatki nie ma. Ogólnie, jeżeli nie ma czegoś do popicia, bo bez czegoś do popicia to po prostu jest jakoś tak. O, range upgrade. Wykrakałem, że jeszcze dostanę range upgrade'y. O, przeciwnik, który wiem, co robi, ale niekoniecznie chciałbym wam zaprezentować, z tego względu, że jak się uwolni, to je skryja. Dobrze! Poszedłem. Nie zauważyłem was. Dobra. Idziemy walczyć z bossem i jest nim bloat. Zdychaj! Zdychaj! Jak ja się cieszę, że zdechłeś. Nienawidzę cię, Bloat. Cytując Mateusza i każdego innego gracza w Izaaka, Bloat, ty kurwo. Jak ja się cieszę, że go zabiłem tak szybko i nie musiałem się z nim męczyć. O, Arcade Room. Meet strangers without prejudice. Dlaczego tutaj? Wolę oddać swoje resztkę pieniędzy, bo Spirit Heartsy mogą mi wypaść. Albo jakieś lepsze trinkety. Have you seen the exit? Bla 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 bla. Tabletka. 48 godzinna energia. Nie mogę tego podnieść, ale dobrze wiedzieć, że tu są. Spoczko. Idziemy w prawo. Właśnie w taki sposób, w dość szybki sposób, straciliśmy 48-godzinną energię. No, ale już ją odzyskaliśmy. Wow, serio, gro. 2 na 2 pomieszczenia, do których wszedłem, okazało się, że są ślepą uliczką. Nie no, fajnie! Fajnie w ogóle. Jeszcze może jakaś... Ten, niespodzianka dla mnie, czy coś. Bo jak na razie to tak niefajne są te niespodzianki z twojej strony. Ale idziemy w tom. Mamy Curse Rooma. O nie, to straszne. To straszne. Pytanie za 100 punktów. Czy wejdę do tego Curse Rooma używając... Tak, wejdę do tego Curse Rooma, używając magicznej zdolności pod tytułem przechodzenie przez ściany. Miejmy nadzieję, że będzie... to będzie coś ciekawego. To będzie coś ciekawego. Ceremonial Robes, Scene Upgrade, 3 czarne serduszka i fajnie wyglądamy. Tak, Samson fajnie wygląda. Tylko wydaje mi się, im dalej jestem, tym bardziej mi się wydaje, że rzeczywiście mieliśmy iść na Antykrysta i nie poszliśmy. Tylko pójdziemy znowu do Czesta. Well, trudno. Moja skleroza boli. Wszystkich, mnie też. Szkoda. Chociaż wydaje mi się, że z Samsonem nigdzie nie zeszliśmy tak daleko. I teraz będzie ciekawa. Oberwałem. Serce matki też oberwało i... Ciach! Nie wystrzeliło w nas niczym. I jeszcze mamy deal z szatanem, który oznacza zejście tak naprawdę w dół, co mi się nie przyda. Idziemy do góry, do katedry. Spoko. Okej, góra, dół, dół. Czemu ja dzisiaj mam jakiegoś... Dobra, mam szczęście co do, jak one się nazywają, co do itemów i ogólnie pick-upów. Ale mam pecha do wyboru drogi. Serio, serio, wykrakałem, że mam problemy dzisiaj ze ścieżkami, wyborem. Serio, nie. Chociaż właśnie. Dlatego spieprzajmy z tego pomieszczenia. Prawie żeśmy znowu oberwali. Idziemy do góry. To nie jest fajne pomieszczenie. Ja nie chcę tu być. Zdychajcie, właśnie. Jak zdechniecie, to będzie fajne pomieszczenie. Idziemy bardziej do góry. Niefajne, niefajne. Not fun. Go away. Go fuck yourself. Dobra. Właśnie dlatego chciałem to sprawdzić, bo jak już mamy tyle rzeczy, to Goathead to jest po prostu aż prosi się o to, żeby się pojawił. Czyli w drugiej, że tak powiem, skrzynce może się pojawić również przednik. Dlaczego? Czerwone skrzynki to są te przeklęte skrzynki, że tak powiem. I im większy mamy evil, okazuje się, status bycia złym, tym większa szansa, że jednak szatan nam coś sprezentuje z tej skrzynce. A nie, że ta skrzynka wyrzuci w nas jakieś pierdoły typu, wiecie, typu... No, jak one się nazywają? Typu... Typu... pająki. Moje ukochane pająki. W ogóle Monstro w wersji podwójnej. Zdechnij, żeż, co chłopie. Bo tak wkurzający jesteś. Dwóch naraz załatwiłem. Klucz. I teraz zobaczmy, co się w tym kryje. Friendly Spiders. Czyli coś rzeczywiście fajnego. Coś, co nam pomogło. Wow. Ciekawe. Cęciak. Idziemy w lewo. Monstro 2. Jeszcze czerwony Monstro 2. Czyli co robi czerwony Monstro 2? Bo jeszcze z czerwonym Monstro 2 nie walczyłem. Ale chyba tylko i wyłącznie strzela Brimstone'em. Właśnie. Bo jakichś innych ataków nie ma specjalnych. Skacze i... Ciekawe, czy spawnuje muchy. Spawnuje muchy. Odpowiedź brzmi tak. Spawnował muchy. Krew muchy. Czyli tak naprawdę... to nie są krew muchy, tylko to są komary, krwiopijcy. I dobrze poszedłem, czyli jednak tutaj jest boss. I mamy Izaaka. I teraz moje pytanie brzmi, czy jestem na tyle odważny, że jeszcze 4 pomieszczenia, że tak powiem, wyczyszczę, tylko po to, aby ewentualnie mieć 2 uderzenia Brimstone'em w Izaaka? Czy raczej nie jestem na tyle odważny? Powiem wam szczerze, że to jest dobry pomysł, żeby Izaaka... 4 pomieszczenia, tak? No to 4 pomieszczenia oczyśćmy sobie. Śmierć! Śmierć nie będzie problemem. Szczególnie przy naszych, że tak powiem... przy naszym damage'u, który posiadamy. Jedyny problem mogą właśnie stanowić kosy śmierci i to, że on będzie spawnował... Knightów, czy też jak to wszyscy nazywają zombiaczki. Ale jeżeli zabijemy śmierć, to nie będzie już większego problemu. Pokonamy sobie tutaj zombiaczki, zniszczymy ich. I jeszcze 3 pomieszczenia potrzebne nam są. Po lewej stronie od startu jest Daddy Longlegs, z którym nie chcę walczyć. Ale to pomieszczenie wydaje się bardzo przyjazne nam i powiem szczerze, że cieszę się, że ono się tu znalazło, bo to jest łatwiejsze pomieszczenie niż Daddy Longlegs. I jeszcze dostaliśmy Spirit Hearta. Widzicie, w tym momencie zaczyna działać Mitra, którą wam pokazałem, że mamy. Tak, Mitra właśnie w taki sposób działa, to znaczy zaczyna wypadać nam więcej Spirit Heartsów. Ostatnie pomieszczenie. Proszę, nikt nie będzie bossa. Jak ja się cieszę, że tu są małe gisze. Zobaczcie na te słodziaczki. Ojeju, dzięki nim będziemy mogli pokonać bardzo szybko Izaaka. Jakie to jest wspaniałe uczucie wiedzieć, że Isaac zginie dość szybko. Tak mi się wydaje, bo możliwe, że jak trafimy go pierwszym atakiem i zejdziemy go zbyt nisko na życiu, wówczas przejdzie w ostatnią fazę, że zacznie się teleportować. Aż tak dużo to mu nie zabraliśmy tego, że tak powiem, serca, życia. I to mnie niepokoi, że nie zabraliśmy mu dużo życia. Źle poszedłem. O, nawet nie oberwałem, czyli dobrze poszedłem. Zdychaj. Dobra. Dobre miejsce na ucieczkę i Isaac, chłopcze. Gin. Gin, chłopcze. Wiem, że walczę prawie że sam ze sobą, bo te postaci niczym się prawie nie różnią, bo wyglądają niemal identycznie. Ale dobra, może nie będę wam opowiadał, o co tak naprawdę chodzi, bo może jak pokonamy mega szatana, to wyjaśni się to wszystko. Ale ja już tak naprawdę lora Izaaka poznałem i czekam szczerze do wyjścia Afterbirth'a, bo kilka ciekawych rzeczy się pojawi. Na przykład teraz pojawił się teaser nowego upgrade'u West, który daje, to się nazywa Continuum Tears. I Continuum Tears, słuchajcie, będą sprawiać, że nasze łzy będą, jeżeli będziemy strzelać teraz w dół, to będą wychodzić od góry ekranu i w ogóle czerwone skrzynki. Gro, serio, to jest troll, evil upgrade, właśnie. Głowa Gapstera, reusable fly high. Szczęście w górę, szczęście w górę. Powiem szczerze, reusable fly high nie jest tak dobry jak Krampus Head. I teraz pozostaje nam tylko i wyłącznie, słuchajcie, znaleźć nie to pomieszczenie, ale spoko. To jest najgorsze pomieszczenie, w jakim mogłem się znaleźć, tak naprawdę. Bo to jest mój boss Nemesis, że tak powiem. To jest brama. Brama jest popieprzonym bossem. I serio, przydałoby się ją zabić, zanim to, co ona spawnuje, czyli ci skoczkowie, zeżrą mi całe życie. To nie był dobry pomysł, żeby pójść tędy, ale mamy upgrade siły w postaci Rage'a, bo oberwaliśmy niestworzoną ilość razy od tych przeciwników i pamiętać, że w creepa nie mogę wchodzić. Dziękuję. To co? Skoro nie w tą stronę, to może w dół. Bloat! Serio! Gro, nienawidzę cię. Nienawidzę cię! Dajesz mi bloata jako mini bossa, mini przeciwnika. To jest naprawdę znęcanie się nad ludźmi, dawanie bloata w takich pomieszczeniach. Uff. Na szczęście zdech. Pestilence i Ward. I szczerze, najpierw Pestilence, a potem Ward, z tego względu, że wojna jest łatwiejsza do pokonania niż zaraza. Po polsku Pestilence to jest zaraza, tak. I ojejku, te twoje oczka nie robią na mnie wrażenia. Gin. W lewo czy w dół? Idziemy w dół, żeby... Śmieszne pomieszczenie. bardzo śmieszne pomieszczenie, ale przy takiej sile naszych łez i przy takiej szybkości, z jakiej my je wypływamy, to to pomieszczenie było bardzo łatwe. Ale muszę powiedzieć, że bardzo mi się spodobało to pomieszczenie i właśnie straciłem jedno ładowanie Krampus Heada na to, żeby pokonać, żeby spróbować zabić szybciej Cage'a niż on zabije mnie, ale nie udało się. Zabijemy! Znaczy tak, Blue Baby'ego damy radę zabić. O ile, oczywiście... Uff, na szczęście puste pomieszczenie. O ile oczywiście ja dożyję dojścia i nie będę miał jednego serca. Bo jedno serce niestety zabije nas. I to bardzo nas zabije i... Bum. Na to liczyłem. Jedno serce... Mr. Mega. Blast damage i dodatkowe bomby. Więc... To jest tak, tak jak zacząłem mówić. Blue Baby'ego zabijemy. Nie ma żadnego większego problemu. Gorzej, że... musimy dotrwać do tego Blue Baby'ego. Jak na razie nie wiem, nie mam bladego pojęcia, gdzie to cholerstwo może być, gdzie ten boss może się kryć. Ale z racji tego, że tak mocno wyczyściliśmy już to piętro, to nasz range, nasz damage właśnie. Jak zobaczycie nasz damage, jaki my mamy, naszą siłę, no to to już jest troszeczkę wychodzące poza skalę, więc... Może być oczywiście lepiej, wiadomo, ale mogło być gorzej. Ale nie jest gorzej, jest dobrze. Teraz by się Spirit Hearty przydały, gdyby gra zaczęła nam spawnować. Adwersarz! Jesteśmy w dupie! Nie! Nie! Właśnie! Dlatego jesteśmy w dupie, bo to jest adwersarz. Pamiętacie, co się stało ostatnim razem, jak z adwersarzem walczyliśmy? Pamiętam, że z nimi trzeba być w ruchu. Jeden adwersarz zginął, właśnie. Na szczęście mamy gdzie uzupełnić czerwone serca. Nie! Nienawidzę cię, gro, serio. W takich sytuacjach bardzo cię nienawidzę, bo... Adwersarze. Nope. Pójdźmy do góry. O, super last. Może dasz mi upgrade życia. Nie jesteś problemem. Dasz mi Jamharta. W najgorszym wypadku zużyję Jamharta, jeżeli nie będę posiadał możliwości... O. Blood Worm. To się przyda. Poszerzenie naszych łez. Bardzo się przyda. Serio. Serio, gro, nie możesz mi dać normalnego, że tak powiem, normalnego dojścia do bossa, tylko wiedziesz mnie po całym piętrze. Ale wyrzucił nam skrzynkę. Celtic Cross. O tak. Co robi Celtic Cross? To jest też przedmiot z oryginalnego Izaaka. Jeżeli oberwiecie, to Celtic Cross... daję wam na chwilę, znaczy za każdym razem jak oberwiecie, macie ileś procent szans na to, że włączy wam się chwilowa nieśmiertelność. Co jest bardzo fajne i bardzo może nam pomóc. I szczerze powiedziawszy, ja nie będę ryzykował na tym piętrze dwóch pomieszczeń, zresztą chyba jest tylko jedno jeszcze pomieszczenie, żeby naładować sobie głowę Krampusa. Zrobimy to w taki sposób. Właśnie. I będziemy... Właśnie. I będziemy walczyć po prostu w najnormalniejszy sposób z Blue Baby'm. I będziemy się starać nie zginąć. Ale to będzie łatwe. Bo widzę, że Blue Baby aż tak bardzo... Au, właśnie. Tylko muchy nam przeszkadzają. Jeszcze możemy oberwać kilka razy, ale przy tej sile, jaką... Znaczy, tyle ile życia my zabieramy Blue Baby'emu i tą siłą, którą my dysponujemy właśnie, to nie będzie żaden problem pokonać Blue Baby'ego. I cóż, widzicie, Samsonem czasami opłaca się grać. Na przykład w takich sytuacjach. I czasami opłaca się brać Number One'a, po prostu... Stygmaty, w ogóle najlepszy jest ten kolor tej uryny, bo Number One, tak jak pamiętacie, zamienia nam łzy na nasze siuśki, czyli już nie strzelamy łzami, tylko oszczamy na przeciwników. Osikujemy ich, tak. A stygmata sprawia, że strzelamy krwią dodatkowo, więc... Krw Krwawa uryna, po prostu... Samson krwawa uryna, taki będzie miał dzisiaj przydomek. Jeszcze szczególnie z tym, że ma Bloodlusta, czyli żądzę krwi, to już jest zupełnie genialne połączenie. Zrobię jeszcze pauzę, żebyście mogli sobie spisać jeszcze raz, w razie czego ten seed, raz, dwa, trzy, jak chcieliście, to sobie zapauzowaliście. I cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!